są pytania, są gratulacje, dlatego że za chwilę ktoś otrzyma od nas bardzo fajne rzeczy. Jakie to będą rzeczy, mam nadzieję, że mi pomożesz, że ty wybierzesz, co otrzymają poszczególne osoby. Natomiast pamiętajcie, co piąta osoba, która wyśle SMS-a o treści DS z nazwą tego, co chce otrzymać, otrzyma taką właśnie nagrodę. A mogą być to płyty, płyty zespołu Impuls z autografami, Białe Anioły, oczywiście płytka i myślę, bardzo fajny kawałek też znajduje się na tej płycie. Zespół Boys, Classic, Akcent, wszystkie te zespoły, wasze ulubione płyty poszczególnych zespołów znajdują się u nas w studio, także wybierajcie, co chcecie. MP3, MP4, no i oczywiście pendrive czekają, więc do dzieła. Okulary marki Belutti, smycze Disco Stacji, to wszystko na was czeka. No i najciekawsze SMS-y to na przykład mamy tutaj SMS-a dotyczącego, no właśnie, mamy parę SMS-ów, to ty wybierasz, robimy tak, ja czytam SMS-y, a ty mówisz tak, ten SMS jest fajny, zasługuje na nagrodę. Znaczy, każde pytanie zasługuje na nagrodę. No dobra, to teraz nas wkopałeś. No to wybierz najciekawsze takie SMS-y, które już ci czytam. Bardzo podobają mi się piosenki zespołu Impuls. Mam pytanie, ile lat ten zespół już istnieje i dlaczego ma nazwę Impuls? Super pytanie. Trzy pytania w jednym. Więc zespół Impuls istnieje już ponad 7 lat. A jeśli chodzi o nazwę, bo to był taki impuls muzyczny, że coś się działo, nagle jakiś impuls, no i tak zostało. Po prostu, to był impuls. No dobrze, rozumiem, czyli po prostu chciałeś nazwać zespół, dlatego że czułeś, że to był ten impuls i musisz dokładnie, tak nazwać dokładnie tak. swój zespół. Dokładnie tak było. Okej, okay, krótko, jasno i klarownie. Ile miałeś lat, kiedy zacząłeś śpiewać w zespole Impuls? No to było 7 lat temu. Ile miałeś lat? A nie kiedy to było? Byłem o 7 lat młodszy niż dzisiaj. Nie, kurczę, 22. No dobra, cześć, mam na imię Piotr. Skąd czerpiecie teksty i dlaczego akurat nazwaliście swój zespół Impuls? To zresztą już przed sekundą nam wytłumaczyłeś. Natomiast skąd czerpiecie teksty, oprócz disco polo, jaką muzykę lubisz? Więc jeśli chodzi o teksty, to jest wszystko z życia, to co nas otacza, czyli zabawa, pogoda, dyskoteka, samochody, no wszystko to, co nas otacza i po prostu z tego czerpiemy pomysły na to, aby powstał jakiś fajny tekst. Właśnie, ale mnie też intryguje, zanim opowiesz o tym wszystkim, dlaczego akurat Białe Anioły? O co chodzi? Ja się nieraz zastanawiam, słyszę ten teledysk, znaczy widzę ten teledysk, słyszę kawałek Białe Anioły i mówię tak, czy on był na dobrej imprezie i pisał to rano? Czy na przykład miał jakieś objawienie i te Białe Anioły nagle się pojawiły u niego przed oczami? Jak, o co chodzi? Nie, co to autor miał na myśli? Tutaj chodzi o to, że wystarczy wyjść na ulicę i widać, chodzą ponurzy ludzie, zakręceni, nie wiedzą, o co chodzi. A mi chodziło o to, że po prostu ten anioł patrzy z góry na tych ludzi, na ten taki świat, żeby oni się weselili. No i z góry właśnie ten anioł z góry spojrzał na to i dlatego jest ten biały anioł po prostu. Tutaj nawet na okładce płyty widać, że to jest po prostu takie, prawda, takie spojrzenie z góry na dół, są te chmury i ty na dole są jesteś tym białym ludzie. Aniołem, rozumiesz? Czyli tutaj, tak mi się przynajmniej, znaczy no ja tak. Rozumiem z tego, że ty jesteś tym aniołem i patrzysz na nas z góry? Tak, i mówię, tak? Żebyście się nie smucili. Patrzysz na nas z góry? Tak, i mówię, żebyście się nie smucili, no bo jak z dołu, to tak nie sięgnę, wiesz, wysokości, żeby z góry krzyknę, słuchaj, nie smuć się, baw się. Dobrze, co sądzisz o takim stereotypie, że disco polo to są piosenki infantylne, że to są disco polo, że disco polo to jest muzyka bardzo prosta, łatwa, szybko przyswajalna, nie ma zbyt, że tak powiem, nie ma zbyt rozbudowanego wątku merytorycznego. Tu jest troszeczkę inaczej, tak mi się wydaje, no bo sam fakt, że te Białe Anioły przez sekundę trzeba pomyśleć, może na przykład właśnie chłopak był na imprezie, a może coś innego. Czy uważasz, że to jest tekst mega prosty i rzeczywiście twierdzisz, że disco polo to jasne, proste i klarowne teksty? Jak to wygląda? Oczywiście, disco polo to jest łatwa, prosta muzyka, która łatwo wpada w ucho, a ten tekst, pierwszy raz spotkałem się właśnie z taką interpretacją z twojej strony, bo każdy jakoś inaczej to odbiera, ten tekst i wiele innych tych piosenek, więc uważam, że są to łatwe teksty, są to muzyka jest bardzo łatwa, przy której można się pobawić, nogi same rwą się do tańca, no i jest fajnie, każda impreza, na każdej imprezie obecna jest właśnie ta muzyka i tutaj w tekstach można zauważyć, że jest wiele tekstów na, la, 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 bo to właśnie wpada w ucho i to zostaje, słowa zostają, melodia zostaje i to jest fajne.
Właśnie o to chodzi. Dobra, muszę ci przerwać na chwileczkę, dlatego że mamy kolejnych zwycięzców. Za chwilę powrócimy do wywiadu. Natomiast w tym momencie wiem, że osobą, która otrzyma ode mnie i od nas niespodziankę, to jest osoba, której początek numeru to 509, a końcówka 403. Gratulacje, otrzymujesz płytę zespołu Boys. Ta osoba sobie zażyczyła. Natomiast kolejną osobą, która otrzyma prezent, jest osoba, która chciała otrzymać płytę zespołu Impuls z autografem i numer naszego zwycięzcy to 517, a końcówka 424. Gratulacje. Za chwilę kolejni zwycięzcy. Trzecim już z kolei zwycięzcą jest osoba, której początek numeru to 669, a końcówka 272. Gratulacje, otrzymujesz płytę zespołu Topless z kawałkiem Ciało do Ciała. Za chwilę kolejne numery, kolejny teledysk, natomiast przed teledyskiem jedno pytanie. Słucham. Ja muszę zadać to pytanie, dlatego że zacząłeś od tego, że tworzyłeś inną muzę, tworzyłeś bluesa. Ja nie tworzyłem, ja grałem muzykę innych wykonawców. Dobrze, okej, grałeś muzykę innych wykonawców. Skoro grałeś, to znaczy, że lubiłeś wykonywać tą muzykę. Tak, bo i do dziś dnia lubię z kolegami się spotkać i sobie zagrać jakieś tam... I co się stało, że przerzuciłeś się z takiej muzyki na muzykę disco polo? Czy to była twoja fanaberia, czy stwierdziłeś, że na przykład więcej pieniędzy zarobisz właśnie tworząc taką muzykę? Jak to wygląda? To znaczy, wydaje mi się, że dlatego ta muzyka, ponieważ... No, ten blues jest jakiś taki troszeczkę przekombinowany i tak dalej, a to jest po prostu, tak jak mówiliśmy, to jest łatwa muzyka, którą łatwo jest stworzyć, jeżeli po prostu coś się tam mniej więcej wie, o co jest to wiele łatwiej stworzyć właśnie taką muzykę, a nie inną. Tutaj widać, bardziej mi się podoba, jak ludzie się bawią przy tym. No to za chwilę dalsza część wywiadu, na koniec taki SMS, na koniec tej części, że tak powiem. Cześć, właśnie kupiłem meble i je skręcam w pokoju. Pusto, ale telewizor stoi, bo leci disco stacja, a ja muszę obejrzeć każdy odcinek. Kocham tą muzykę, pozdrawiam. Ta osoba za jakiś wątek merytoryczny, końcówka 434, otrzymuje od nas nagrodę niespodzianka. Ja was zapraszam na teledysk, a tuż po nim część trzecia wywiadu. Zapraszam. Płynęliście z pytaniami, nasz gość będzie musiał poradzić sobie z tą masą tak wielu pytań dotyczących jego życia, ale również koncertów. Mamy też pytania niezwiązane z naszym dzisiejszym zespołem, chociażby takie. Czy wiecie, co słychać dziś u Normana, znanego też z klipów Szansy Darek? No niestety nie wiemy, jak się dowiemy, na pewno damy wam znać. Takie pytanie, Piotr, dlaczego nie było was w Ostródzie i proszę, nagraj Białe Anioły po angielsku, mam wasze dwie kasety, błagam o płytę. Więc jeśli chodzi o Ostródę, to po prostu mieliśmy koncert w innym miejscu już dużo wcześniej zaplanowany. A jeśli chodzi o Białe Anioły po angielsku, no to z tym angielskim różnie u mnie bywa, więc może nie zostanie po polsku. No ale nie planowaliście, żeby ruszyć dalej, że tak powiem, zdobyć Europę, później Amerykę, żeby podbić te wszystkie miejsca. Europę. Ale z piosenką w języku polskim? Tak. No w końcu jedziemy do Polonii, jesteśmy polskim zespołem. Ale ja nie mówię o Polonii, ja mówię właśnie o podbijaniu Ameryki jako Ameryki. Ale chwileczkę, jeżeli Amerykanie podbili polski rynek muzyką amerykańską, to może my, Polacy, podbijemy amerykański rynek polską muzyką. Ja jestem tego zdania, że jednak jesteśmy... Prawda, jesteśmy Polakami, nie? I tworzymy muzykę, która nazywa się disco polo, czyli polskie disco. No i nie będziemy śpiewać tego, przynajmniej ja nie mam zamiaru śpiewać tego po angielsku czy po chińsku. Słuchaj, trzymam bardzo mocno kciuki, żeby się udało, ale jest jeszcze takie pytanie. Czy na koncercie zdarzyło się wam kiedyś, aby ktoś wyśmiał waszą muzykę? Ja w szkole też próbuję swoich sił, ale jakoś nikt nie potrafi docenić tej muzyki. Na koncertach jest bardzo dużo osób, grając jedną piosenkę, ciężko jest dogodzić wszystkim, ale nie mieliśmy jakiegoś takiego widocznego, prawda, apelu, że o, taka i taka muzyka, i jestem z tego. Nie, nie zdarzyło nam się, a co ludzie myślą, to już zależy od ludzi. Natomiast jeśli tutaj koleżanka pisała o tej szkole? Już ci mówię o szkole, nie wiadomo. Dobra, nie wiadomo. Więc jeśli chodzi o tą szkołę, to jest tak, że szkoła i każdy, ja nie słucham, ale poza szkołą, na imprezie, na jakiejś dyskotece szkolnej, czy na studniówce, czy na połowinkach,
ta muzyka po prostu króluje. Tak jest zawsze. No dobrze, Anna, nie ma czym się bardzo. Powiedz mi jeszcze w takim razie, powracając do tego, co mówiliśmy wcześniej odnośnie muzyki, którą tworzyłeś kiedyś. Ja drążę i drążę ten temat. Ja nie tworzyłem, ja grałem. Dobra, grałeś, okej. Okay. Tak, byłeś artystą. Się... Jesteś zakwalifikowany w tym momencie do muzyki, która się nazywa Disco Polo. Tak. Wcześniej byłeś zakwalifikowany zapewne do nurtu, który był bluesem. Nie, ale to... Który jest bluesem. Chwileczkę, graliśmy w szkole, po prostu w szkole, akademie jakieś, to był zespół szkolny, graliśmy... No tak, ale grając zostajesz automatycznie zakwalifikowany. Jeżeli ja, powiedzmy, słucham hip-hopu i w tym momencie grałabym kawałki disco polowe, to byłabym zakwalifikowana jako disco twórca polo, disco polo, tak. Mhm. To znaczy, inaczej może. Ja gram, bawię się, słucham taką muzykę, przy której inni się bawią, która jest łatwa i tak dalej. Nie każdy kawałek bluesowy, nie każdy kawałek disco polowy, nie każdy kawałek jakiś inny po prostu nadaje się do słuchania. Jeden nadaje się do słuchania, jeden nadaje się do tańca. I to tak. No dobra. Kolejne pytanie. Jak to jest tworzyć muzykę i teksty, które podobają się fanom disco polo? Co czujesz, gdy widzisz ludzi bawiących się przy waszej muzyce? Jest mi bardzo miło, a szczególnie wtedy, jak widzę, kiedy na sali, na dyskotece czy na jakimś festynie, jak widzę, kiedy ludzie śpiewają te teksty. To znaczy, że oni mnie słuchają. Jest mi bardzo miło, bo zrobiłem coś, co się komuś podoba. Jest fajnie. A czy jesteś rozpoznawalną osobą? Czy czujesz się gwiazdą? To też jest takie pytanie, które przewija się często. Gwiazdy świecą na niebie. Tak jest, było i będzie. A ja jestem po prostu, jestem wokalistą zespołu Impuls i staram się nieść radość dla tych wszystkich, którzy chcą się bawić. Zaraz porozmawiamy o radości. Mam nadzieję, że tą radość, że tak powiem, jeszcze z ciebie wyciągniemy i opowiesz nam o kolejnych teledyskach, tekstach i utworach, oczywiście, które będziesz tworzyć. Natomiast ja za moment zapraszam was na kolejny teledysk. Natomiast w tym momencie, uwaga, uwaga, dla wszystkich kobiet, które uwielbiają kosmetyki, cała wielka torba z lakierami, z różnymi gadżetami, a także na przykład mamy cienie, tusze, pudry. Bardzo wiele rzeczy, proszę bardzo, zajrzyjcie do tej torby. Może nie będę tego wszystkiego wysypywać. Ja mogę powiedzieć, że tam jest wszystko. Proszę. Cały ten zestaw jest dla was. Nie to, że jeden, tylko dwa. Dwa zestawy firmy Yoko czekają na pierwsze dwie osoby, które wyślą SMS-a o treści ds.kosmetyki pod numer 72212. Dwa zestawy czekają. Co piąta osoba staje się zwycięzcą, jeżeli tylko chce otrzymać coś takiego jak płytę albo na przykład okulary marki Belutti, bądź pendrive, MP4, wszystko to czeka na was, więc do dzieła, kochani, łapcie za telefony komórkowe ds. Nazwa tego, co chcecie otrzymać, albo szybko wyślijcie SMS-a o treści ds.kosmetyki. Pierwsze dwie osoby zgarniają dwa zestawy, a teraz teledysk, tuż po nim będziemy atakować, czyli część czwarta wywiadu z zespołem Impuls. Zapraszam.